Szkoła wokalna, laboratorium głosu, której pani jest założycielką, wypuszcza spod swoich skrzydeł absolwentów, którzy no właśnie, którzy co mogą. Mm, przychodzą do mnie różni, wspaniali ludzie, a to chętni do tegoż zawodu. A to pokiereszowani przez ten zawód, a to aktorzy, którzy nie przykładali się w odpowiednim swoim czasie, kiedy studiowali do impostacji głosu czyli ustawienia, mówienia i śpiewania na oddechu i teraz przychodzą, żeby się odrestaurować. A zdarzają się wśród pani uczniów tacy, którzy nie mają ani głosu, ani słuchu, i czy z kimś takim można coś zrobić, można pracować? Naturalnie. Są takie dla głuchoniemych mhm. ćwiczenia. Jest słuchanie kośćmi, słuchanie wibracji podłogi, słuchanie wibracji powietrza. Można wyćwiczyć. Dotykając na przykład instrument, można wyćwiczyć słuch. Naturalnie. To zajmuje dosyć dużo czasu. Ale dla chcącego nie ma nic trudnego. Ale pomówmy o tych, którzy i słyszą, i mówią, a nie mają tak zwanego słuchu. Hmm. Lub potocznie mówimy o nich, że fałszują. Z nimi hmm. można pracować? Łatwo się pracuje? Na pewno trudniej. Na pewno trudniej, ale można. Pracować z nimi, żeby ich trochę uelastycznić i przybliżyć świat muzyki. Nauczą się słuchać wibracji dźwięku mhm. i umiejętność wyśpiewania tej wibracji. Mhm. Słucha na przykład rękami, nogami, całym swoim ciałem. Głośno jest w mieście o pani niestereotypowych metodach pracy z młodzieżą. Kurzo dupki, piramida głupców, jamci jest królową, to tylko na miastka meta-języka, którym się pani posługuje w czasie wykładów. Gdzie się pani tego nauczyła? Czy może są to metody Konamore? Kiedy obserwuje się ludzi i zwraca się uwagę na ich maliny warg, to przeważnie są one ściśnięte i cedzą słówka przez zamknięte zęby. Czyli ja sobie żartuję i mówimy wtedy, że dajemy rozwód zębom mhm. albo zęby w separacji. Kiedy buzieńka jest bardzo ściśnięta, to tak przypomina... O, oglądała pani kiedyś kury znoszące jaja? No właśnie. Więc tak się im ta, te buzieńki stulają, dokładnie jak kurce ta dupeczka. Kurzo-dupka, prawda? No. Więc kiedy rozpuścimy tą kurzą dupkę ponieważ to jest bardzo krotochwilne, to łatwiej studenci... Uczniowie je to przyjmują, od razu ich to rozśmiesza, i drugi raz aha, nie zrobi tego, bo ma w umyśle coś śmiesznego. Hmm? Radość w jakiejkolwiek formie podana rozwija, natomiast żądanie w zastraszaniu no to tylko zamyka. Pani jest autorką tego? Tak, myślę, myślę że tak. Wymyślam na poczekaniu, patrząc. A to to jest piramida głupców? A, piramida głupców to jest cudowna sprawa. Nie wiem, kto to wymyślił, ale to musiał być mędrzec. Na dole są ludzie, którzy boją się wyglądać głupio w oczach Juska, Marysi, Zosi Aha, i innej Zenowi. Nad nimi są ludzie, którzy zgadzają się wyglądać głupio w oczach tych, Którzy boją się wyglądać głupio. W związku z czym już się rozwijają, już szukają nowych dróg, nowego spojrzenia, nowego doświadczenia. To oni są motorem rozwoju. Nad nimi są, kiedy już tak człowiek się nie wstydzi, prawda? no to osiąga sukces w swojej dziedzinie. Prawda? Um. Nad nimi są ci, którzy sięgnęli po siebie do siebie, czyli odkrywają geniusza w sobie. Moje myślenie jest takie: że każdy człowiek jest genialny. Tylko że o tym nie wie. I cała kultura, edukacja, ta cała cywilizacja śmierci, to to wszystko powoduje, że człowiek. Myśli o sobie, że jest biednym robakiem, co to nigdy do tego, do tej boskości w sobie nie dojdzie. A już z Panem Bogiem to już nigdy nie porozmawia. Ha, 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 ha. Czyli wierzchołkiem Góry Lodowej są mędrcy. Dokładnie, ale każdy ma szansę zostać mędrcem. Tylko jest jedna zasada: każdą myśl, Trzeba przepuścić przez serce.